Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i co, słuchajcie, plan był pierwotnie taki. Wchodzimy do miasta, idziemy od razu do karczmy i tam dowiadujemy się, co dalej z Jornem. A prawda jest taka, że przyszliśmy do miasta, poszliśmy wszędzie indziej, tylko nie do karczmy. Więc to jest ten moment, w którym trzeba do tej karczmy po prostu wejść. W sumie wygląda ona bardzo podobnie do tej karczmy w Silbach. Troszeczkę tylko jest pozmieniany wystrój. Chociaż tu jest... Nie, dobra, troszeczkę inaczej jednak wygląda. Na pierwszy rzut oka wyglądała bardzo podobnie, ale jednak nie jest. Gerstadt! Co to za miejsce? Albo jesteś ślepcem, albo kiepski z ciebie żartowniś. Jestem Gerstadt, a to mój przybytek. Karczma pęknięta struna. Dobrze, nie pęknięta Jeśli guma. Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu, nie słyszałeś więc o niczym, co się dzieje w Archolos. Zbierają się tu wszyscy mieszkańcy, minstrele oraz dostojni podróżnicy. No dobra, ale skąd ta nazwa w ogóle? Skąd nazwa pęknięta struna? Niegdyś odbywały się tu regularnie popisy trubadurów. Ciągnęli z niemal wszystkich wysp archipelagu, a nawet z kontynentu. Podczas jednego z takich koncertów grał początkujący, acz dobrze rokujący młodzieniec. Przed samym występem pękła bardowi struna. Zmartwiony już chciał uciekać, lecz dojrzał to jeden z doświadczeńszych muzyków i zapytawszy, co ten zamierza zagrać, odpowiedział mu: ta struna ci się nie przyda. Po tym incydencie postanowiłem przemianować karczmę. Ot, cała historia. Aha. No dobra, pokaż mi swoje towary. Co ty masz ciekawego, hopie? Jabłka w cieście. O, to akurat fajne jabłka w cieście, no. Okej, tak, konfitura z jagód, tego nie mamy. Gulasz dzika na winie, tego nie mamy. Kociołek rybaka, sok winogronowy. To mamy. Kompot z dyni nie mamy. Pikantny placek z mięsem nie mamy. Ej, trochę tych rzeczy będziemy mieć kolejnych. Ale tak szczerze? To jak tak patrzę... Ile mamy tych poznanych już przepisów? Ile my ich jeszcze poznajemy? Tutaj jest przepisów od groma. Naprawdę nie spodziewałem się, że komukolwiek będzie się chciał, pisząc takiego obszernego moda, zadbać o jeszcze takie właśnie rzeczy jak przepisy jakieś. Na osobnych kartkach i tak dalej, wiesz, to trzeba opisać, oskryptować i tak dalej. Kurna! Co słychać? Karczma prosperuje, goście nie robią specjalnych problemów, więc nie narzekam. No to dobrze chyba, nie? Czy my tu mieliśmy się... Czekaj, my tu mieliśmy się z kimś spotkać, chyba z naszym wujem, co? Tak mi się coś wydaje. A to mogę wejść i sobie pogotować? Jak tak, to chętnie bym sobie skorzystał w sumie z kuchni. Czekajcie, tylko czy my coś mamy w ogóle? O! Ryba w occie z zębatego ziela. Co tu jeszcze jest? Mięso kopacza. Dobra, to sobie zróbmy wszystko. Ryba z ziołami. Dobra, zróbmy wszystko. Czekajcie, ja sobie tak porobię, żebyśmy mieli już jakiś tam zapas. Potrawka szybkości. Nie, to nam się chyba nie przyda. Marynowane grzyby. No nie wiem. Gulasz grzybiarza. Dowolne mięso, ciemny grzyb, dowolne warzywo. Dobra, zróbmy sobie ten gulasz. Coś jeszcze mogliśmy tu zrobić. Zupa korzenna z kapustą, nie mamy kapusty. Tą rybę w zębatym zielen zróbmy też. I chyba tyle, co? Potrawkę szybkości możemy ewentualnie jeszcze zrobić. O, zapiekanka farmerska jeszcze jest. Dobra. Ona też jest gitem. Co tu jeszcze? Kotlety rybne z ognistym zielem. Pokrzepiający rosołek z resztek. No za dużo tego nie mamy, więc no niech będzie. Może zróbmy sobie jeszcze to i tyle. Trochę żeśmy zrobili, nie powiem. Ale no zdecydowanie, kurde, nie wiem, czy by się przydało powykupować ze sklepów. Zastanawiam się, nie? Czy lepiej wykupować ze sklepów jakieś tam, powiedzmy, warzywka i tak dalej, czy lepiej, kurna, to tylko i wyłącznie zdobywać. Ej, ale tego wuja tutaj naszego to nie ma.
Chyba, że to nie ta karczma. Jest tu jakaś inna karczma w tym mieście jeszcze? Może jest tu jakaś jeszcze inna karczma? Wydawało mi się, że ta karczma to będzie ta karczma, do której mamy przyjść od razu. Bo ona tak, wiecie, jest na samym początku jeszcze też, nie? Więc tak wygląda to trochę. Witaj, podróżniku. Proszę, zrzuć te brudne ubrania i rozsiądź się w naszym przybytku. Nasza podgrzewana woda wzbogacona jest o różne lecznicze preparaty. Nie tylko zadbasz o swoją czystość, ale również o zdrowie fizyczne. Ile to będzie kosztować? Ile mnie to będzie kosztować? Z łaski naszego miłościwego gubernatora Morisa, łaźnia jest dostępna całkowicie za darmo dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Oczywiście tak długo, jak zachowują się odpowiednio. Niestety miałem już tu kilka przykrych incydentów. Tak czy inaczej, miłego korzystania z naszych atrakcji. Co jest, naprawdę? Ty, a to nie Jorn tam stoi? Wygląda jak Jorn. Dobra, ale musimy się rozebrać na pewno. Czy teraz już możemy wejść normalnie? Czujesz się rześki i pełen energii. Ciekawe. Ej, to obywatel jakiś stoi. Ej, ale spoko. Tu można jakąś regenerację zażyć. Coś na górze jest tutaj. A tu jest jeszcze sauna. Okej. I co? A, sauna i sauna. Kurna, ale to... To jest naprawdę świetnie zrobione, tak szczerze. To jest naprawdę świetnie zrobione. Bardzo mi się to podoba. Dobra, ubierzmy się z powrotem. Żeby zaraz nie było lipy. I teraz tak, tu nie wejdziemy. To już wiemy. Oni mówili tam o... Po pierwsze, muzeum naprzeciwko domu. O Jezus, no i już mi wypadło. No i widzicie, tak to jest właśnie z moją pamięcią. Bradlock, ej, mogę z tą pogadać? Ładny dom. Ładny dom. Prawda? Trzeba przyznać, Volkera. Że pan Volker ma wspaniały gust. Mogę wejść do środka? To zależy. Jeśli Volker cię oczekuje, to zapraszam. Choć moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Dlaczego? Kim jest ten cały Volker w ogóle? Kim jest ten cały Volker? Dla ciebie pan Volker, młodziku. Naprawdę go nie znasz? Jestem nowy na Archolos. Nie poznałem jeszcze wszystkich w mieście. Każdego pewnie nie poznasz, ale Volkera znać powinieneś. Pan Volker to najbogatszy człowiek w mieście. To dzięki niemu handel i rzemiosło rozkwitają w naszym mieście. Jest członkiem Rady Miejskiej? Ta, jakby banda urzędasów robiła coś dobrego dla miasta. Nie, szanowny pan Volker udziela atrakcyjne pożyczki dla tych, którzy chcą rozwinąć swój biznes. O ile jest w tym jakiś potencjał. Dobrze wiedzieć, a mogę ubiegać się o pożyczkę? A mogę ubiegać się o pożyczkę? Nie znam cię, chłopcze. A to znaczy, że nie możesz. Zresztą sam mówiłeś, że jesteś tu nowy. Nie mamy o czym rozmawiać. Dobrze wiedzieć w sumie. Ej, ale spoko, nie? Że możemy sobie tak po prostu... Wiecie, ziomek jest i mówi... No, udzielam pożyczek ogólnie. Udzielam pożyczek na dobre biznesy. Jak uznam, że jest prosperujący, to będzie pożyczka. Jak uznam, że nie jest prosperujący, to pożyczki nie będzie. Taki trochę bank, tylko... No właśnie. Posąg Adanosa. Dobra, to mi się na razie nie przyda. Je, tu jest jakieś wejście. Jak wiecie, chodzę i... O właśnie. Chodzę i sprawdzam. O! Znaczy, nawet nie musiałem od tamtej strony tu wchodzić. Bo można było tędy jakoś wejść. Ciekawe, czy ja stąd zejdę. A! No, zszedłem, ale trochę pysk boli po takim zejściu. Jest jak jest. Nirka, kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Nirka. Jestem myśliwym, ale coraz rzadziej chodzę na polowania. Lata już nie te. Może będzie można mu sprzedać. Jeśli chcesz kupić coś związanego z łowiectwem, to u nikogo nie znajdziesz lepszego stosunku ceny do jakości towaru niż u mnie. No dobra, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. No tu mamy kuszę strażnika. Ciekawe skąd ją ma, co? Łuk gońca, nie. Łuki ma słabsze niż to, co ja mam. To sobie na pewno weźmiemy. Skóra z czarnego niedźwiedzia. No, chłopak widać, że się zna na fachu.
Widać, że się zna. No strzały na razie mi nie są potrzebne. Kieł trolla, język ognistego jaszczura. No widać, że na pewno popracował trochę w fachu. Nauczyć? Poważnie pytasz? Tak po prostu miałbym ci zdradzić tajniki myślistwa? Domyślam się, że będziesz chciał czegoś w zamian. Nie powiem, że nie. Złoto zawsze się przyda. Szczególnie, kiedy moja emerytura jest tak niepewna. Wyłóż go trochę, a nauczę cię strzelania z łuku i pokażę, jak być zręczniejszym. A jeśli znasz podstawy pozyskiwania trofeów zwierzęcych, to mogę cię też nauczyć wyrywania pazurów, kłów, języków ognistych jaszczurów i zdzierania skór z gadów. O, czyli tutaj możemy coś więcej. Chcę się Zobaczymy, co uda. No to są łuki, to nie. Nauczysz mnie czegoś. Jeśli jesteś w... Pokaż, co masz. Skóry gadów, języki jaszczurów. 250 sztuk złota? Ile? Czy to jest jakaś poroniona cena? 250 sztuk złota? O, możemy wejść. Zastanawiam, czy mogę wejść, czy nie mogę. Ciekawe tylko, czy coś tu będzie na górze, czy ja sobie tu po prostu wszedłem, bo wszedłem. Wszedłem, bo wszedłem chyba. Szkoda. Szkoda, bo myślałem, że wiecie, że coś tu znajdę fajnego. Chociażby jakiś złoty puchar czy coś, to zawsze byłoby... Zawsze byłoby coś więcej niż nic. Też nic nie ma. Mam ogólnie wrażenie, że strasznie mało znajdziek jest, nie? Jest tak dużo miejsc, w których mogłaby leżeć chociażby jakaś miksturka co jakiś czas albo coś. A tutaj to tak jest, tak... Nie wiem, jak to nazwać, ale no wydaje mi się, że czegoś Cześć. Za mało. Jesteś tu nowy? O, tak. A co? Tak, można tak powiedzieć. Jeśli jesteś tu nowy, to radzę ci przede wszystkim uważać na własną sakwę. Nie mówię tu tylko o kradzieżach kieszonkowych, ale też o wszystkich handlarzach, którzy będą próbowali wcisnąć ci jakieś pierdoły. Tak czy inaczej, gdybyś potrzebował nauczyciela, to służę pomocą. Czego możesz mnie nauczyć? Czego możesz mnie nauczyć? Nie mam jeszcze zbyt wielu lat na karku, ale od zawsze byłem zdany na siebie. Jakoś sobie musiałem radzić. Tu się trochę pomachało mieczem, tam toporem. Postrzelałem też z kuszy czy łuku. Cokolwiek z tego cię interesuje, może uda nam się jakoś dogadać. Okej, ucz mnie. Ucz mnie. Siła, zręczność, broń jednoręczna, dwuręczna, łuki, kusze. Kurna, chłop się zna na wszystkim, dosłownie, nie? Dosłownie na wszystkim. W sumie tą broń dwuręczną można by było sobie podnieść. Ile ja mam hajsu? Poczekajcie, mam 260. Stój. Stój, Norman. Ucz mnie. Broń dwuręczną bym chciał. Tak od 10 punktów nie, podnieśmy sobie ją. Dobra, zręczności siły tego na razie nie podnoszę. Ile dalej mamy zielonego, ale już 20%. 20-25. To już jest lepiej niż wcześniej. 4 punkty nauki nam zostały w sumie. I tak się zastanawiam, co tu więcej zrobić. Może jeszcze byśmy przyciśnijmy jeszcze o parę tych sztuk złota tą broń dwuręczną. 3... Tak, żeby już wydać wszystkie, wiecie, wszystkie pieniądze. 24 do 29%. No, ciekawy jestem, jak będzie teraz często kryt wchodził. Bo to jest interesujące. Jak często będzie teraz kryt wchodził? Dobra, może to sobie zjedzmy, bo nie potrzebuję aż tyle tych punktów. Zapiszemy sobie i pochodźmy sobie jeszcze troszeczkę. Chciałbym znaleźć jakieś miejsce, w którym... Nie masz tu czego szukać. Oj, przepraszam. Czego tu szukasz? Przepraszam. Spokojnie. A Bernard, ty masz coś dla mnie? Chwila. No nie. Wiecie, zastanawiam się, gdzie jeszcze możemy pójść. Chwila. Pokaż. Żeby coś fajnego przehandlować. Te mapy, kurwa. Mapa miasta. No niby 75 tylko kosztuje, ale ja tyle nie mam w ogóle. Mały przypał jest ogólnie. Mały przypał. Ej, ale poczekajcie, bo tu miało być to muzeum gdzieś, nie? Muzeum
Cienie przeszłości, mleko. Dobra. Witaj, podróżniku. No witaj! Nie rób takiej miny, od razu po tobie widać, że biegasz po całej wyspie i zbierasz, co się tylko da. Skąd wiesz? Podejrzewam, że oglądanie eksponatów nie jest tym, co cię szczególnie interesuje, więc od razu przejdę do rzeczy. Oho. I zaproponuję ci pewien układ. Od najmłodszych lat zbieram stare monety, które wyszły z użytku. Dla większości są bezwartościowe, ale ja chętnie ci za nie zapłacę. Ludzie znajdowali je już w najdziwniejszych miejscach, więc po prostu miej oczy szeroko otwarte. Dobrze, przyniosłem kilka. Przyniosłem kilka starych monet. Mam 5. Gdyby nie ci parszywi bandyci i inne bestie, to sam bym wyruszył na ich poszukiwania. Dzięki za twoją nieocenioną pomoc. Ale poczekaj, ja dostałem... Gdyby nie ci parszywi bandyci i inne bestie... Naprawdę? Dwie sztuki złota za to? Ja myślałem, że dostanę za to przynajmniej z 10 sztuk złota za jedną monetę. A nie dwie. Czego tutaj szukasz? Odejdź! Sorry. Mądra decyzja. Zastanawiam się, gdzie w mieście można... poszperać i coś fajnego... podkraść. Jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać. Bo ja bardzo chętnie, wiecie, bardzo chętnie sobie pozbieram rzeczy. Jeśli byłoby jakieś miejsce, które nocą jest warto odwiedzić, którego można wyciągnąć naprawdę fajny hajs, to chciałbym tam pójść i to zrobić. Ale przejdźmy sobie jeszcze tu górą, bo tak, tu mamy to stare miasto, do którego nas, jak już wiemy, nie wpuszczą. Ja mogę ten kufer otworzyć tak po prostu bez żadnej lipy, no bo wina mogę sobie zbierać te rzeczy stąd. O, jest mieszek, proszę bardzo. Ależ wyczułem to, co? Że tam coś będzie. Wyczuta dobra jest. Ej, ale tu coś jeszcze leży. A nie. Wam mi się, dobra, kufer. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. O. Wieloletnie wina. Ej, spoko. I rzeczy podostawaliśmy, to się na pewno przyda. Zastanawiam, co dalej, o miód. Ale warto jest pobiegać sobie po mieście i po prostu pozbierać te rzeczy, nie? Nie wiem, na ile, jakby wiecie, mogę je później sprzedawać, w sensie za ile mogę je później sprzedawać, ale nie chodzi o samą sprzedaż. Hola, ho, przed się nie ma. Dobra, ja wiem, spokojnie. Chyba strażnicy mnie nie będą bić za to, że zbieram z ziemi, co? Tu nic nie ma, ale na dole widzę mieszek. Ała, wiedziałem, że ten głupi Ri rozbije. Skórzany mieszek, to zbierajmy. Drugi skórzany mieszek. Ej, opłaca się pobiegać w kółko. Po prostu pozbierać sobie. Bo leży tego wszystkiego tu mnóstwo, nie? Tylko trzeba faktycznie trochę czasu spędzić. Pobiegać, poszperać, poszukać, pomyszkować. I coś tam zawsze z tego skapnie. Jestem ciekaw, ile w tych mieszkach było hajsu w ogóle. One na samym końcu. 50 razy 2. 25. I stuwa. Ej, w sumie 100, jakieś 140 monet plus minus, żeśmy... 130 monet. W sumie plus minus z tym sposobem, żeśmy dupnęli. Bo mega spoko, tak szczerze. Mega spoko. Co ona tu miała dla nas? Bo ja już nie pamiętam. A, alchemia. Tu była alchemia. To alchemia nam się nie przyda. Na razie przynajmniej. Przewodnicy to nie. Tu na górę bym chciał wskoczyć. Ale super jest ten vaulting. Kurde, jak mi się to podoba. Coś pięknego po prostu. Tu coś jeszcze było, czy nie? A nie, to tylko kafelek tak się świecił. Dobra. Ja się zastanawiam, w którym miejscu mieliśmy się spotkać. Tym naszym wujem, nie? W którym miejscu mieliśmy się z naszym wujem spotkać, bo tego nie jestem w stanie namierzyć. Ale mamy płatnerza. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. A to mój skromny warsztat. Jeśli widzisz w mieście kogoś w czymkolwiek, co zapewnia choć trochę ochrony, to z pewnością przewinęło się to przez moje ręce. A teraz powiedz, w czym mogę ci pomóc?
Sprzedaję pancerze, ale zajmuję się też ich ulepszaniem. O, ulepszanie pancerzy? Ulepszanie pancerzy? Większość pancerzy tworzona jest tak, by pasować na każdego. Ja zajmuję się tym, żeby dokładnie dopasować wszystkie elementy i dołożyć dodatkowe wzmocnienia tam, gdzie ich potrzeba. Dzięki temu nie tylko wygodniej jest się w nim poruszać, ale zapewnia też więcej ochrony. Oczywiście nie z każdym pancerzem da się to zrobić. Po prostu pokaż, co masz, a ja powiem, co możemy zrobić, czego będziemy potrzebować i ile będzie to kosztować. Spoko! Ulepsz pancerz, plus 7 do każdej statystyki za ulepszenie. Kup pancerz. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć. Kup pancerz, pokaż, co on ma. Strój kolczy, lekki skórzany pancerz. To jest chyba to, co my mamy teraz, nie? Skórzany pancerz. Strój myśliwego. Tu ma, czekaj. 55, 40, 50. 35, 50, 35. Czyli ten się bardziej opłaca, jeśli już. Ale ten, kurde, nie wiem, powiem wam. Ale 700, nie? 700. Pytanie, ile ulepszenie kosztuje? Płyty pancerza pełza, czy jakieś takie rzeczy chłopak tu ma? Ja za ile możemy na przykład... Ten łuk za 5 możemy sprzedać. No to faktycznie się opłaca fest. To się opłaca, słuchajcie, fest. No, no. Zastanawiam, czy coś możemy mu tu sprzedać sensownego, ale widzę, że nie. Widzę, że nic z tego. A to ulepszenie pancerza, ile kosztuje? 150 do tego, co mamy, plus skorupa błotniaka jest potrzebna. Okej. Okay. 700 nazbierać na pancerz. 700. I 400 byśmy musieli jeszcze dozbierać. Kurna, to jest mega dużo, nie? To jest mega dużo, a wątpię, że tyle skórzanych mieszków znajdziemy w tym mieście, żeby to móc sfinansować tym sposobem. A co tu jest? Bo wygląda jak jakieś przejście. No, ale chyba się nie da tędy przejść jednak. Ale no kurna! 700. O, może na tablicy ogłoszeń jest już. Nie ma. Nie ma. Nie ma jak na złość, no. A myślałem, że będzie ta licytacja. No i pytanie też drugie. Jeśli już ta licytacja faktycznie jest i będzie, to ile potrzebuje pieniędzy, żeby to wylicytować realnie, nie? To jest rzeźnik. Ej, też. Ty. Kim jesteś? Na imię mi Slager. I jak pewnie zdążyłeś zauważyć, jestem rzeźnikiem. Czegoś ci trzeba? Pewnie. Masz jakieś mięso na sprzedaż? Masz jakieś mięso na sprzedaż? To zależy od tego, co cię interesuje. Pokaż, co masz. Lagę masz, to nie. Chyba dużo tego ma ogólnie. Szkoda, że ja nie jestem w stanie im sprzedawać tych... tego żarcia za jakąś sensowną cenę, nie? No bo za 3, to umówmy się, za 3 to mi się nie opłaca. To już bardziej mi się opłaca to trzymać, niż to sprzedawać. Jest tu coś, czego nie poznaliśmy. Jakieś pojedyncze są jeszcze. Ale coraz mniej już jest tych, których nie znamy, nie? Jeśli chodzi o przepisy. Co też jest plus w sumie. Rozumiem. O nie, mam 2 gulasze tym sposobem, czy tam 2... No właśnie. Rozumiem. Już to znam. No trudno. No to 5 złota wyrzuciliśmy po prostu do śmieci i tyle. No zdarza się. Ale ja już widzę, słuchajcie, że... Nie wiem, czy teraz, czy... Nie no, w tym odcinku na pewno nie, ale nie wiem, czy w kolejnym odcinku, czy w jeszcze kolejnym, na pewno będziemy musieli iść i pohandlować, w sensie pohandlować, popolować. Co ja mówię, czemu pohandlować? Handlujemy teraz. Popolować, bo ewidentnie jest problem. Co za miejsce? Co to za miejsce? Patrzysz na moją wspaniałą kolekcję przedmiotów wszelakich. Wszystko to, co widzisz, to zastaw pod zaciągnięte... O kurna. Zajmujesz się lichwą? Zajmujesz się lichwą? Dlaczego od razu używasz tak brzydkich słów? Pomagam ludziom. Pożyczam im pieniądze, a oni robią z nimi to, co im się podoba. To działa w prosty sposób. Ja pożyczam pieniądze, a ty dajesz mi jakiś przedmiot na wypadek twojej niewypłacalności.
Jeśli oddasz złoto wraz z odsetkami, to ja zawracam ci ten przedmiot. Chyba że przekroczysz termin zwrotu. Wtedy to, co zostawiłeś, należy do mnie. Witamy w kantorze. To znaczy, że mogę pożyczyć od ciebie każdą kwotę? Czy to znaczy, że mogę pożyczyć od ciebie każdą kwotę? W swoim biznesie mam tylko dwie zasady. Po pierwsze, nie pożyczam pieniędzy ludziom, o których nic nie wiem, wliczając w to ciebie. Nigdy ciebie wcześniej tu nie widziałam, więc zakładam, że jesteś jednym z uchodźców. A ta druga zasada? Nie pożyczam sum większych niż 500 sztuk złota. Tym zajmuje się Volker. Wszystkich, których interesują większe pożyczki, odsyłam do niego. Wysyłasz ich do swojego konkurenta? Wysyłasz ich do swojego konkurenta? Konkurenta? Otworzyłam ten interes tylko dzięki jego szczodrości. To jedyny człowiek na wyspie, który dba o drobnych handlarzy. Tylko dzięki jego pomocy stać mnie było na rozpoczęcie własnej działalności. Adanosie, miej go w opiece. Ciekawe. Nie chcę pożyczać od niej złota na razie, no bo i tak nie mamy co z nim zrobić. Ale dobrze wiedzieć, że taka możliwość jest. Dobrze wiedzieć, że taka możliwość jest, no bo to nam otwiera drogę do tego, abyśmy mogli na przykład właśnie zastawić coś pod zakup mieszkania, nie? Na tym starym mieście, co podejrzewam, że prędzej czy później i tak się wydarzy, bo tak czy siak pewnie gra nas w pewnym stopniu zmusi do tego, żeby to zrobić. Ja mogę tutaj wskoczyć? Nie mogę, dobra, czekajcie. Chciałbym jeszcze, wiecie, obrabować tą miejscówkę, jak już tu przyszedłem, to... Czy ja właśnie, czy tutaj coś będzie, bo to, że ja tu mogę wejść, to nie oznacza, że tu coś jest w ogóle. Wygląda na to, że ja po prostu mogę tu wejść i tyle. Ajajaj, no myślałem, że chociaż coś ukryli gdzieś tam, no. O, jest kufer. Prawo, prawo, lewo. Mamy to? Pierścień mocy. Pierścień magii. O kurna, jakie znalezisko. Jakie ładne znalezisko, jak mi się to podoba. No, oby częściej. Lewo, prawo. Czyli tu odwrotnie niż tam. Bryłka złota. I kawał soli. No dobra. 4 kawały soli tak w zasadzie. Więc to się zdecydowanie nam przyda. Nawet jakbyśmy chcieli to opchnąć za jakąś tam tękę. Ale kurna, no widać, że trzeba tu wszędzie łazić, nie? Do każdej miejscówki wchodzić i sprawdzać, czy nie ma nic, co można by było sobie po prostu zabrać. Po prostu zabrać, jak gdyby nigdy nic, nie? Tu jest kaplicka, a wokół kapliczki może jeszcze coś byśmy sprawdzili? A, tu byłem przed chwilą. Wokół kaplicy chyba nic nie ma do zabrania, szkoda. Szkoda, ale dobrze wiedzieć, że nikt nie robi problemów z tym, że coś sobie podniesiemy z ziemi tak po prostu. Bo to jest duży plus. Natomiast słuchajcie, skończymy sobie ten odcinek już tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!